Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film z tego wypadu, czyli Cedzyna, zbiornik, zalew w Cedzynie, nie inaczej, więc łowienie z lodu, nad lodu, jak go zwali, tak go zwali. Na tą chwilę jest, drodzy Państwo, 7:58, niedziela, 21 stycznia 2024. Więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film. A co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Dobrze. Okej. Pierwsze przepuszczenie będzie. I zobaczymy. Sam jestem ciekaw, co w tych dziurach jest. Po 2 metrów to nie jest źle. Pierwszą rybkę z drugiego przerębla, niedużo okonek, więc baja i wędkujemy dalej, dołożę tylko ochotkę. To więc idziemy w stronę koryta, na razie tak mówię, okoń, jazgarz i szukamy tej głębszej wody, tam gdzie mogą stać rybki. Z podwodnej kamery widać, że nic w wodzie nie ma po zanęceniu, jakiś mały jazgarz przepływa, zobaczcie. I nic poza tym, więc idziemy w stronę koryta, tam gdzie głębsza woda na Cedzynie, może tam jakiś leszcz, białoryb, płotka lub ewentualnie garbusek, więc wiercę co jakiś czas dziurę, szukając głębszej wody, jak widzicie. Jazgarz. Więc widzicie, co bierze, jak bierze i wędkujemy dalej, szukając głębszej wody i jakiejś fajniejszej rybki. Dobrze, mamy koryto, jest woda 1,5 metra do 2 głębsza, 1,5 i teraz w korycie zanęcę. Więc zanęto. Jokers. I mamy tu głębszą wodę. Jedziemy. Sprawdzimy grunt, więc powrotem to samo i jedziemy. Na 4 metry. Dobrze, ok. A tu damy samego niewiele jokersa. Trochę dłużej otworzymy. Ok, jeszcze garstkę.
Państwo, kapusia, jak to mówię, z rana jak śmietana. Musi być i Wasze zdrowie. Oby coś fajnego złowić, ale czy coś będzie, zobaczymy. Więc zostańcie jeszcze ze mną, bo sam jestem ciekawy, co i jak, więc Wasze zdrowie. Dobrze, nic, idziemy w kolejną dziurę. I zaraz zmienimy wormyszkę z wędką za płotką, czyli małą główeczkę za płoteczką. Ale to jeszcze w tej dziurze przepuszczę kilka razy i zobaczymy. Ta sama głębokość, czyli koryto. Dzień dobry, nie za zimna? Nie, fajna. Dobra. Fajna? Wejść. To można wejść? Tak, no, chętnie wodzie. No, dobra. No, spróbować? No, przyda się. Tam se idź, tam w tamtym kierunku. O, tam jest głębiej, lepiej. O właśnie. Napis pyza, jest przybyt. Więc drodzy Państwo, w krajach, gdzie często jest lód, zima, noworodków wrzuca się do wody tak, aby hartować ich ciała. Dopadnie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panowie. Drodzy Państwo, znów na plaży jesteśmy. Nic nie bierze, nic kompletnie. Nic nie bierze. Jakiś rzadko, bo rzadko jazgarz. Okoń jak paluszek. Rzadko, bo rzadko. I nic poza tym. Więc wędkujemy jeszcze tutaj na plaży na trochę głębszej wodzie. I postaram się coś trafić. No zawsze mamy jakąś nadzieję, ale dzisiaj jest nędza. Bez rybie i nędza, dosłownie, woda PZW, zalew w Cedzynie, ale ryba dzisiaj jest nieaktywna, więc drodzy Państwo, wędkujemy jeszcze troszkę i zobaczymy jeszcze co i jak. Zatoczka, drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda, czyli nic nie bierze i pomału już będę kończył ten dzisiejszy wypad. Proszę bardzo. O! O! Jak jest? Pyta. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. O!
piękności. Całe zanurzenie ciała. Temperatura. I wychodzimy. Uważaj, uważaj, kolego. Zimorodek. Więc drodzy Państwo, leciał tak, pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć. Morsowanie udane. Dwukrotnie wchodziłem do wody, morsowałem i powiem, że nic nie brało, nic konkretnie nie brało. Jakieś tam maluszki zawiesiły się i nic poza tym. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I jadę do domu. Cześć. Czekajcie na kolejne moje filmy z nadwody. Nara.